takim, myślę, że świadectwem. Wiecie co, każdego dnia diabeł chce zachwiać naszym szalomem, czyli naszym pokojem. A jak wiecie, jak jesteście ludźmi słowa, to wiecie, że Bóg, tak, kiedy zamieszkał w nas, to złożył w nas stały pokój. On jest niezmienny i on się nigdzie nie wybiera. Ale każdego dnia diabeł będzie robił wszystko, żeby nas po prostu załatwić jakimiś w ogóle różnymi sytuacjami. Wiecie co, ja w piątek usługiwałam w Rybniku i złożyłam tam między innymi takie świadectwo, że kiedy nasz Wiktor zapalił marihuanę i umierał i tak dalej, i potem jak przyszedł ten dealer do naszego domu, i generalnie znacie tą historię, że ja go tam jakby przytuliłam, powiedziałam, że mu wybaczam i tak dalej. I wiecie, co nastąpiło? Natychmiast przyszedł sprawdzianik tejże sytuacji do mnie w sobotę. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że cokolwiek przeżywasz z Bogiem, tak? Czyli ta dziedzina życia, tak? Ona będzie przez diabła sprawdzona. I ja natychmiast, posłuchajcie, w sobotę dostaję informację od naszego syna, miał studniówkę i zadzwonił do mnie i mówi: mamo, nie mam z kim iść na studniówkę. Ja wiem, jak to, przecież miała iść z tobą Karolina, siostrzenica moja. No ale ona po prostu mnie wywaliła i ze mną na tą studniówkę nie idzie. I wiecie, ja natychmiast rozpoznaję wroga. I chcę ci powiedzieć, że każda dziedzina twojego życia, jeśli będziesz składał świadectwo, to nie dziw się, że zaraz następnego dnia będziesz w tym temacie opresjonowany, ponieważ diabeł opresjonuje dziedziny życia. I ja momentalnie to, wiecie, rozpoznałam, choć przyszła taka drobna myśl, na chwilę się zasmuciłam, byliśmy na szkole, ale za chwilę było: wow, to diabeł przychodzi i sprawdza mieszkanko. Czy oby, tak? Ta komnata jest, tak? Czy ona jest pusta, czy ona jest po prostu wypełniona. I takie proste w ogóle słowo do mnie przyszło, żeśmy latali samochodem. Ja mówię, jak się tylko zorientowałam, to natychmiast mówię: w ogóle to jest świat. On jest ze świata, tak? I to są jego malutkie problemy, tak? A ja nie jestem z tego świata i nie będę tych rzeczy rozwiązywała. Także nie dziwcie się, jeśli składacie świadectwo, tak? To pamiętaj w ogóle, chcę, żebyś był zorientowany. To jest też to, o co się dzisiaj modliłam, tak, że będziesz widział, ty będziesz widział te rzeczy, będziesz je rozpoznawał. Że nie będzie tak, że przyjdziesz, złożysz świadectwo, a następnego dnia diabeł w tym temacie cię sięgnie po prostu po mózgu, że w ogóle nic nie będziesz wiedział. Będziesz rozpoznawał te rzeczy. Amen. Amen.